te negocjacje, to wygląda tak, jakby robiono wszystko, żeby poddać się temu szantażowi. To jakby grano w karty z otwartą talią. Dokładnie. A premier Pawlak mówi tak, zanim u nas będzie zimno, to w Europie wszyscy zamarzną, czyli że niby jest tak dobrze. I ma rację w tym momencie i dlatego ja go nie rozumiem, bo on podał dzisiaj tą liczbę, że my sprowadzamy tych surowców energetycznych 8%, bo mamy, nasza gospodarka jest oparta na węglu, tak? Więc skoro tak mało importujemy, to czemu się poddajemy temu szantażowi? Czemu? Czemu? No ja tego nie rozumiem. Panie pośle, a dlaczego ta umowa jest podpisywana pomiędzy Polską i Rosją, a nie pomiędzy PGNiG a Gazpromem? To już są szczegóły jakby umowy. Bo była taka, było gdzieś takie pytanie, prawda, ministra Jasińskiego. Dlaczego nie między spółkami, tylko to muszą być umowy międzyrządowe? Trudno mi się do tego odnieść, czy lepiej by było z poziomu państwa, czy raczej to jest, no wiadomo, że... No bo spółka, wydaje mi się, to spółka, tak? Tyle pieniędzy, ale już państwo to już dostaje jakiś taki wymiar polityczny. Zresztą premier Kaczyński mówił, że umowa gazowa jest swego rodzaju aktem politycznym. No to jest prawda, my jesteśmy cały czas postawiani pod murem. I to przecież nie jest, to już dawno jest znana doktryna właśnie Rosji, że będzie rządziła już nie przy pomocy broni atomowej, tylko przy pomocy nośników energii. I to się cały czas sprawdza. Także to jest bardzo, bardzo istotne i my musimy tutaj być twardzi. My płacimy, my jesteśmy tym państwem, z którym Gazprom nie ma żadnego problemu. Jesteśmy najlepszym płatnikiem. Płacimy i jedną z najwyższych cen za ten gaz, tak? Jesteśmy traktowani naprawdę jak trzeciej kategorii państwo Unii Europejskiej i to się powinno zmienić. I za przesył dostajemy jedno z najmniejszych stawek. Za przesył dostajemy najmniejszy... Mniej niż Białoruś. I na dodatek jeszcze dobrowolnie rezygnujemy z pieniędzy, które powinny zasilić budżet. No tak, były to miliony dolarów. Miliony. Panie pośle, a czy jest możliwa dywersyfikacja ze krajów skandynawskich? Mówiło się też o Katarze. No Katar miał być przede wszystkim dostawcą gazu przez Gazoport, tak? No bo to jest, musi być tutaj sytuacja taka, żeby no, ta dywersyfikacja szła z różnych kierunków, ale z tego co wiem, że miał iść gaz od Norwegów, no ale jeżeli zaczęto budować Nord Stream, no to wiadomo, że udziałowcy, którzy są w tym gazociągu norweskim, zrezygnowali, tak? I będą parli do tego, żeby jednak był Nord Stream, który jest dla nich korzystniejszy. No i też nie który wiem. Osłabia przede wszystkim interes państwa polskiego, tak? To jest po prostu, to pokazuje, jak my jesteśmy traktowani przez Rosję i Niemcy. I tu pan prezes Jarosław Kaczyński ma rację z tym kondominium, czyli z tym uzależnieniem nas od tych państw. I tu należy twardo walczyć o swoją pozycję. To może... Nie obrażać się, bo my nie jesteśmy tutaj obrażalcy, tylko w gospodarce są twarde reguły i trzeba je też twardo stawiać warunki, nie bać. Panie pośle, to może, że tak powiem kolokwialnie, łopaty i kilofy w dłoń i szukać gazu w Polsce. Dzisiaj nasz dziennik pisze o łupkowej ofensywie. Największe koncerny świata szukają gazu łupkowego. No to skoro najwięksi, to znaczy, że coś tam jest na rzeczy. Jest to na razie na etapie badania. To są fachowcy. Jeżeli, ja myślę, że nikt nie inwestuje pieniędzy, jeżeli by to nie miało żadnego sensu. Z tego co wiem, to chyba jest około 70 koncernów. I to świadczy o skali, że tego jest dużo i to też trzeba brać pod uwagę. To się wyjaśni prawdopodobnie w ciągu paru lat i dlatego podpisywanie umowy do roku 2037 nie jest korzystne, bo co zrobimy z tym gazem, jeżeli rzeczywiście on okaże się tutaj, cena i cena wydobycia okaże się opłacalna, tak? No to co, będziemy palić w kuchenkach? A co wtedy z tym rosyjskim? Nie można go odsprzedać? Nie możemy nic z nim zrobić. Właśnie to o to chodzi. Umowy są tak konstruowane, że nawet tych nadwyżek nie możemy odsprzedać. Bierz i płać. Taka jest zasada. Take and pay. Panie pośle, ale widać, że ta informacja, dzisiaj ten wasz nacisk i to, że pan premier Kaczyński jakby stanął na czele, zadawał pytania, czyli nadał odpowiednią temu rangę, no jednak może przynieść jakieś efekty, bo premier Pawlak mówił, że już jest możliwe nieprzedłużanie terminu umowy do 2037 roku. Na razie to są tylko słowa, ale... To dobra informacja. To jest najistotniejsze, że
bardzo dobrze, że ta debata, że przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i debata spowodowała, że taka myśl się pojawiła u premiera Pawlaka i to jest efekt. Panie pośle, a co dalej będziecie robili? Ale z czym? Z gazem, z monitorowaniem, bo z tym tematem się długo nie mogliście przebić, prawda? Ja pamiętam od kilku miesięcy już różne konferencje, nie było takiej może dużej frekwencji wśród dziennikarzy. Tak, ale dzisiaj była to, co było najistotniejsze, że była to debata sejmowa, że byli wszyscy posłowie, że było dużo pytań. Ja też chciałem złożyć, nie dostałem do kolejki. Załapał Także się. Było bardzo, bardzo duże zainteresowanie posłów. I wszyscy zdają sobie sprawę, że no jest problem. No, mówi się o tym, że obywatele nie będą, nie odczują tego. Ale tak naprawdę to też odczują, bo to będzie, ta cena na pewno wzrośnie, bo będą straty i też odczują to w portfelach poprzez inne produkty. Czyli gaz będzie, ale... Droższy. 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 No ja nie wiem, ja teraz tankowałem gaz, to trochę inny, na stacji też cena idzie do góry. No idzie. 2,40 tutaj w Warszawie kosztuje na Shell na przykład gaz taki do samochodu. Ceny generalnie idą do góry, niestety. Ale to jest kwestia co? No jeszcze VAT nie jest, podniesiony. Tak, ale ogólnie mamy recesję i w recesji ceny będą szły do góry. Produkcja spada, różnego rodzaju produkty. No ale rząd mówi, jest kryzys. Jesteśmy tą zieloną wyspą, ale jest kryzys. No tak, ale ceny o tym świadczą i skala bezrobocia świadczy o tym, czy jesteśmy zieloną wyspą, czy nie. Jesteśmy? Moim zdaniem nie. Może my jesteśmy zieloni, panie pośle. Raczej niestety tak to wygląda. Społeczeństwo. Panie pośle, jeszcze na koniec chciałem zaczepić pana o wybory samorządowe, bo słyszałem, że pan gdzieś startuje na prezydenta, tak? Tak, zdecydowałem się tutaj, wyraziłem zgodę na start na prezydenta Starogardu Gdańskiego. A czemu Starogardu? A nie Gdyni, no bo w Gdańsku pan poseł Jaworski, wiemy, że startuje, tak? Gdańsk, Sopot, w Sopocie? W Sopocie pan Meller, o ile to pamiętam, radny Meller też, mocna kandydatura. Zdecydowałem się, ponieważ w Gdyni jest kilku kandydatów, tak szczerze mówiąc, szanse pokonania prezydenta Wojciecha Szczurka są nikłe, także zdecydowałem się na Starogard Gdański, gdzie są szanse i gdzie sytuacja polityczna jest na tyle skomplikowana, że rzeczywiście można o to stanowisko powalczyć. Dodam, że też mam pewien sentyment do tego miasta, bo tam urodziła się moja mama. Niedaleko też był nasz majątek, jeszcze przed wojną, także to nie jest tak, że jestem tam oderwany. A jak będzie wyglądała kampania posła Zbigniewa Kozaka, kandydata na miasto? Krótka, merytoryczna. Budżet maksymalny to jest 30 tysięcy złotych, także problem, może nie tyle co problem, trzeba dotrzeć po prostu do mieszkańców ze swoim programem. Jestem przedstawicielem Komisji Gospodarki, 2 lata Komisji Infrastruktury, drugą kadencję posłem, umiem zarządzać, nie boję się tego wyzwania. No, pan poseł, proszę państwa, wyższe wykształcenie i Politechnika, i Uniwersytet także. Ludzi więcej potrzeba w Polsce. Z zawodu informatyk. Tak, informatyk, też ale tak, też politolog, tak? Czyli tak, politolog w polityce. Tak. Ale przez wiele lat przez kilkanaście lat pracowałem jako informatyk. Także nowe technologie bardzo mnie interesują i uważam, że to jest... Czuję ten XXI wiek. Czyli podejrzewam, panie pośle, że pan w partii byłby odpowiedzialny za ten Enter, o którym mówił kiedyś Jacek Kurski, że prezes naciska Enter, tak, a ktoś to musi przygotować. No, to jest prezes. Prezes jest najważniejszy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę dziękuję państwa, bardzo. Naszym gościem był pan poseł Zbigniew Kozak. Dziękuję Sprawy bardzo. Sprawiedliwości. Szczęść Boże. Ja zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże.